Wyjazd do Łęknicy przyniósł piłkarzom Tęczy kolejne 3 punkty. Za nimi 27. kolejka Zielonogórskiej jako klasy okręgowej. W jej ramach piłkarze z Krosna Odrzańskiego wygrali 1-0 z ŁKS-em Łęknica. Zwycięską bramkę dla Multicolores w doliczonym czasie gry zdobył Radosław Rakociński. Seria bez porażki trwa w najlepsze. To był już 6. mecz bez porażki z rzędu. W tym czasie piłkarze Tęczy wygrali 5 razy i raz zremisowali. Dzięki zwycięstwu z zespołem z Łęknicy krośnianie awansowali na 4. miejsce. Na swoim koncie mają 49 punktów. Do 3. miejsca tracą 3 punkty. Do zakończenia rozgrywek pozostały zaledwie 3 serie gier. Tęcza cały czas ma teoretyczne szanse na 2. miejsce w lidze. Miejsce, które daje awans do 4. ligi. Krośnianie do wicelidera Szprotawisz-Protawa tracą 6 punktów i jeśli chcą awansować, muszą liczyć nie tylko na siebie. Najbliższy mecz już w sobotę o godzinie 17:30. W 28. kolejce zmierzą się u siebie z Alfą Jaromirowice. W 29. kolejce na wyjeździe zmierzą się z Zorzą Ochla, a w ostatniej 30. serii gier u siebie zagrają właśnie ze Szprotawią Szprotawa.